wjeżdżam do Szanghaju. Tu każdy jest na haju, a ja jestem tu nowy i nie mam żadnych stanów. Ale mam parę planów, pełno przyćpanych gałów. Ciągle mnie dziwi, że tu każdy żółty jest od dragów. O rety, jestem w raju, żabol w Szanghaju. Będę jadł sushi i patrzył, jak się krztusisz. Mam białe buty i się patrzą na mnie dziwnie, bo nie jestem skuty jak oni, ale są ze mną ziomy. Pytam się jakiejś babki, czy ma ze dwa wory. Patrzy się na mnie dziwnie, jakbym był jej obcy. Chyba że się boi, że wywinę szpagat za dwa wory. Mówię, proszę się nie bać, my też jesteśmy ziomy. Ona zlała totalnie i poszliśmy w różne strony. O raju, raju, żabol w Szanghaju. Mam tyle planów, mam tyle stanów naraz. Piję sake i browara, płonie lufa i kotara. I antidol mamy w planach. Pełny portfel i Samara, super życie na wakacjach. Niezła faska, w samym sercu miasta. Ja i moja kasta, dziwi mnie ta jazda. Ćpuny w szkołach i na pasach. Policjantka nastukana, gały ma jak kapibara. Zapytałbym, czy ma grama, ale wstydzę się, bo ładna. Ciągle patrzę się, jakbym był Gandalf. Jakby przywalili co ja, to by gęba im pobladła. Teraz jest żółta jak ciastka w tych śmiesznych paczkach. Mam śmieszne myśli, to chyba efekt blanta. W kraju niebieskiego smoka walę niebieskiego sztosa. Dawno mam lasery w oczach, no i zmieniam stan jak kanał mała. Kocham to miasto, życie tu grzeje jak tabasco. Krewetki w sosie, to pyszne śniadanko. Idziemy obok szkoły, Chinon sprzedaje wory. Krystian krzyczy kamehameha, my cieszymy mordy. Tu ściutkie Chinki mają nóżki jak Sajgonki. Same szkolne mundurki i żółte mordki. Piękne miasto, dobrze, że mam paszport. Gdybym go nie miał, to raczej bym siedział w domu. Krystian nie widzi świata poza kręceniem blanta. Kręci i mówi, że odkrył sens tego świata. Jedziemy w metrze, nie wiem jaka to następna stacja, ale chcę już wysiadać, to drugi koniec miasta. Krystian mówi, czekaj, już kończę kręcić blanta. Mówię, spadaj, skręcisz potem i wysiadam. Idzie za mną, no i mówi coś pod nosem, że jestem zjebany, bo pożegnał się stopem. No bo upadł mu w pośpiechu, mówi coś o grzechu, ja go nie słucham. Zara odpalę blanciucha, co go skitrałem w sekrecie, jak Krystian był w toalecie i go wyciągam. Krystian pyta, skąd masz, i robi minę, jakby to była pamiątka od nieżyjącego ojca. Mówię, że znalazłem i że nie dam mu powąchać, i oślepia mnie blask słońca. Mam żułany i złotówki, za drugie nie kupię lówki. Jadą fury, wyścigówki, jakieś chińskie pokazówki. Ja tego nie ogarniam, wcale mnie to nie jara. Chcę wracać do Błażeja i Gabriela, więc biorę Krystiana ze sobą. On coś kręci głową, chciałby tu zostać, ale jest świadom tego, że ma na jednego lolka. A w hotelu towar, sushi i chiński browar. Nie wiem jak wrócić, ale wierzę w pomoc Boga. Na GPS-ie w telefonie obczajamy drogę. Trochę zagubieni, ale trafimy na swoje. Przed domem w sklepie przeprowadzam dochodzenie. Biorę dziwne jedzenie w jakiejś dziwnej chińskiej cenie. Wpadam na chatę, a tam siedzi Błażej. Gabry zmienia folię, no bo se zrobił chińską dziarę. Jakieś wzorki, a Krystian bierze se dwa worki i miesza i się cieszy, że zaraz pokręci lolki. Błażej je chińskie pierożki i robi pompki, bo dba o formę, tak jak Krystian dba o jointy. A propos Krycha, to coś mówi, że chce coś kupić, no i to zabrać do Polski, i to nie jointy. Coś mówi o wężulkach, że czytał w internecie, że nic go tak nie kopnie jak lot po chińskiej mecie. Ale nikt inny nie chce. Krystian czuje się sam na świecie i sam wychodzi szukać dealerów chinoli w mieście. My też idziemy, no bo Krystian nie wziął klucza. Będą jaja jak se wróci, no a nas nie będzie tutaj. Biorę bucha i zakładam buta. Błażej gada z mamą, bo się pyta jak wakacje. Idziemy na kolację, wszędzie są restauracje. Nie wiem, które fajne, ale idziemy do tej, co wygląda ładnie. Biorę kurcza gong bao, tak o taki mi mało i chińskich wrażeń, więc biorę jeszcze kaczkę.
Błażej wziął bakłażany o rybnym aromacie. Gabriel wziął laksa lemak i asam laksa. Fajne, siedzimy luźno, a jakiś czas później patrzymy za okno, a tam biegnie jakiś dureń. A za nim pięć chinoli, ten pierwszy potuczony. Obgadujemy gnoi, pije herbatkę z goi. Przebiegli bliżej, Błażej aż przetarł oczy. To przecież Krystian, tak obity, że niepodobny. Przebiegli dalej chwilę, myślę, czy go uratować. Ale przypominam se, jaki jest Krystian i myślę, że pewnie zasłużył. Z pełnym żołądkiem opuszczamy to miejsce i idziemy na chatę, na blanty i posiedzieć. Bo mamy spory balkon, stąd widać całe miasto. Trzech muszkieterów rozpalonych jak żylasko. Dawno już światło zgasło i śpi już całe miasto. Jutro wieczorem powrót, gdzie ten Krystiano, matko? Może go zabili, a może jednak uciekł. Nie wiem, ale pora spać, bo rano trzeba zbierać dupę. Leżę czyściutki już w swoim łóżeczku i mi trochę smutno, że muszę wracać jutro. Zamykam oczka i pochłania mnie otchłań. Dużo balowałem, a więc lubię sobie fajnie pospać. Około 6 nad ranem słyszę dzwonienie, pukanie. Ale mam wyjebane, śpię, bo oczka niewyspane. Więc otworzył Błażej. Krystian wpada, mówi: nalej mi wódeczki. Co się stało, bracie? To ty kurwa nigdy nie uwierzysz, mówi. Gabriel się zaśmiał, bo zobaczył jego mordę. Nie miał dwóch zębów i nie widział jednym okiem. Cały zasapany, mówi: spotkałem chinoli. Pytał ich, czy mają gramy. Mówili mu: proszę z nami. Przejechał metrem, wysiadł na dziwnej stacji. Poszedł z nimi do zioma kupić sobie zapasy. Weszli do jakiejś klatki na piętrze ostatnim. Weszli do jakiejś chaty, a Krystian poczuł blanty. Było spoko, chinol spytał go, ile posypać. Krystian mówi: dużo, i ogląda, co mu chinol wyjął. I zaczął ważyć, wyszły 4 gramy. Krystian mówi: spoko, i już liczy żułany, no. Ale chinol mówi, że Krystian ma ich za mało. Krystian mówi: no weź odpuść, jakbym miał, to dałbym każde siano. Chinol mówi: w drugim pokoju mam worek z gorszym sortem. Tylko weź poczekaj trochę. Zrobił transfer z pokojem, ale to leży na stole, to co już odważone. Krystian stoi nad stołem, obczaja sytuację, no i zawija się z worem i pakuje w kieszeń jeszcze kryształ, co leżał na stole. Wybiega z klatki, ale jak już biegł po schodach, słyszał wyżej dziwne krzyki, bo ktoś pędził, by go dorwać. I Krystian biegł przed siebie, już chyba zgubił pościg, ale jak patrzył za siebie, uderzył głową w chodnik. Leżał prawie minutę i nie mógł się pozbierać. Towarski trany w dupie, już lekko mu doskwiera. I idzie dalej, a tam te same chinole. Mówi: ja pierdolę, i ucieka w inną stronę. Musieli go dostrzec, bo biegną skopać mu mordę. Krystian już obolały, wolno biegnie ziomek. I go dorwali i obili mu mordę. Krzyczą: gdzie masz towar? A on mówi, że zgubił. Sprawdzają go wszędzie, w kieszeni, w skarpecie. No i wzięli go do fury, no i ściągnęli mu gacie. Ale Krystian włożył tak głęboko, albo ma mocne zwieracze, bo nic nie wypadło. Chinole myślą: jak to? Szukają tam, gdzie go znaleźli, ale nie ma nic na ziemi. Wszyscy zdezorientowani. Krystian wykorzystał moment i ucieka zajebany. Okrwawione nos i wargi, nim zdążyli się połapać, uciekł do innego świata. Opuścił getto, wyszedł na ulicę miasta i się zdziwił, jak to oni, znowu oni gonią go. A obok restauracja bogata, a on obity jak szmata. Jak mógł, tak zapierdalał i udało mu się zgubić gnoi. Myślał, jak dotrzeć na chatę, to nie było łatwe. Nie wiedział, gdzie jest, no a telefon rozjebany, było marnie. Poszedł na metro, mniej więcej tam skąd wracał, i przejechał trochę, no i wysiadł tam, gdzie wsiadał. Ale był zagubiony, tak długo szukał drogi, że dopiero o 6 ogarnął te dobre strony. Nie wiem, co mówić, zadziwił mnie ten koleś i dotarło do mnie wtedy, jaki to jest głupy ziomek.
i szczerzy zęby, szczeliny jak stadiony Cambridge. Opuszcza majtki i wkłada rękę se do sraki i wyciąga worek, trochę w gównie. Gabriel mówi: ty biedna kurwo. Krystian nie czeka, wysypuje krechem, miażdży kartą i wciąga w chuj szczęśliwy. Idę spać i pierdolę, niech mnie nie obudzą pipy. Wstaję po 12, Krystian śpi na balkonie. Pakujemy swoje rzeczy i idziemy na śniadanko pozwiedzać miasto w pobliżu lotniska. Stoją chińskie piździska, patrzą się na nas, ale już wsiadam w samolot. Nawet nie marzyłem o takich wakacjach. Było zajebiście, chłopaki. Krystian, piątka, elo, bracie.